Siema, jesteśmy na linii, jesteśmy. Witajcie z warsztatu majstra. Przyszła paczka, na którą czekałem. Zobaczmy, czy wszystko jest. Czy wszystko przyszło. A co tam jest? Co tam jest, majstry? Już mówię, co tam jest. Tam jest mój pierwszy migomat. Migomat i cały zestaw do zabawy. Jak widzicie, uszkodzenie paczki jest. Została paczka tutaj. Nie wiadomo, co mnie czeka w środku. Tutaj mamy reduktor ciśnienia, tak? Czy coś takiego. W każdym razie taki regulator ciśnienia z manometrami. Tak to wygląda. Jaka tego jest jakość, to nie jestem w stanie nic powiedzieć, ponieważ jest to mój pierwszy tego typu sprzęt. Takie coś. To już sobie zostawimy do montażu. Taki spray spowalniczy, kawałek przewodu, jakieś, powiedzmy, że 1,5 do 2 metrów, taki mały kątowniczek, ale firmy ESAB, znana firma, to akurat wiem, że to jest produkt najwyższy, można powiedzieć, lotów. Spawarki, no to koszt spawarek, bardzo maleńki taki, malutki. Koszt spawarek tej firmy ESAB to się zaczynają właściwie od 3000 zł. Dobra, rękawice w rozmiarze 10, czyli powinny być. Skóra bydlęca taka miła. No takie ciasnawe, no ale rozbiją się, bo skóra się rozbija dosyć bardzo. Tu mamy tak, dwie końcóweczki, tutaj jakieś, nie wiem co to jest, opaski i jakieś tutaj dyszki, nie wiem do czego, szczerze mówiąc. Tego się wszystkiego będę dowiadywał dopiero. Butla, tak jest. Butla napełniona. Przynajmniej tak ma być. Ściągamy kołnierz. Plomba jakaś jest. Mieszanka argonu i dwutlenku węgla. Jakieś dołeczko, ojej, ciężkie, to będzie drut spawalniczy. Monolit standard. Rosyjskie napisy. 48 kod pocztowy. 0,8 mm. No i dobra. Ten sprzęt, tak. Magnum MIG 200x2 MMA IGBT. Model dosyć podobno popularny. Za ten cały zestaw ze wszystkim dałem 2200 zł praktycznie. Co my tu mamy jeszcze? O kurczę!
Najbadziwniejsza maska, jaką w życiu miałem w ręce. No ale dobra. Tu mamy przewodę. Taka śmieszna szczotka, zobaczcie. Kurczę. A to co jest? Ciężki jakiś jakby młoteczek. Przewód elektrodowy, chyba dwumetrowy. Przewód masowy. Przewód 220. Przejściówka na 230. No i nie widzę jednego kabla, no ale może gdzieś tam jest jeszcze. Aha. Tak oto wygląda nasz sprzęt. O, tu jest przewód, którego szukałem. O którym myślałem, że ktoś zapomniał. To jest ten właśnie przewód spawalniczy, tak? Przewód 3-metrowy bodajże. A, to są tutaj te wyjdziane końcóweczki. Tu się je wymienia. To ogólnie właśnie ma kółeczka i tak dalej. Tu mamy dane techniczne, zasilanie, to jest mój model, 230 lub 400 V, pobór mocy maksymalnej 6,2 kW, wymagane zabezpieczenie 20x16 A, prąd spawania MIG Mag między 30 a 200 amper, napięcie spawania od 16,5 do 23 V, prąd spawania MMA 30 do 180, napięcie biegu jałowego 57 V, maksymalna masa szpuli drutu 5 kg. Średnica drutem od 6 do 1 mm. Spawanie bez gazu ma. Sprawność ma 60%. Klasa ochrony obudowy IP21S. I waga netto 14 kg. Czy coś mi tu piszą, jak to skręcić? Nie piszą nic, jak to skręcić.
Tu mamy ten reduktor ciśnienia, tak. No i przywalamy go tu, nie? Przewodzik, tak? Dali dwa. Nie wiem. Ten jest taki jakby grubszy. No. Na pewno różnią się średnicą. To bez dwóch zdań w środku. Zewnętrzną też zresztą. Dobra. O, ten luźny. To coś Chińczyki pomieszały, kurde. Dlatego są dwa. To do wyrzucenia, nie wiem, to się wzięło. No, to już tak prędzej, dobra. O, tutaj też mamy kluczek. I trzeba to skręcić. Tutaj ten. Tak. Co to jest za kluczek? No, dziesiątka. Najzwyklejsza dziesiątka. A, dobra. Nie ma co przesadzać. Tutaj nic na siłę. Jakoś nie będę starał się dawać za dużo tego przewodu. Dajcie najpierw sobie może zrobimy w takim razie. No taką bezpieczną odległość na wymianę tej butli, tak? No. Jakbym kiedyś coś potrzebował, jakąś większą butlę, to se przecież dokupię, kurczę, nie? Nie potrzebuję całego tu zużywać. Zobaczę, najwyżej będę żałował. Wiadomo, to jest pierwszy raz. Śrubokręcik. Opaska już widzę, że lipna, badziewna tak. To nie jest jakaś mocarna rzecz. No dobra, poczułem opór. Może troszeczkę jeszcze o. O. Dobra. Tak. I teraz z drugiej strony. Już inna średnica. Ale dobrze, nawet lepiej jest. Przecież jak tak wchodzi mocniej, to jest nawet lepiej. Żeby tylko weszło, tak? Damy troszkę jakiegoś płynu. Gaz, płyn może być. Damy odrobinkę mydła takiego. Dobra. O, wydaje mi się, że znacznie łatwiej mi tu wchodzi teraz. Pomimo tego, że znacznie mi to pomogło, powiem szczerze, to mydło. Takie mydło. Pasta taka do mycia rąk. To było. Taka biała, tak? Nie taka szorstka, tylko taka mydlana, jak się czasem do prania też widzę, no tak? O, z tej strony jest najłatwiej ją kręcić. No i dobra. Trzyma dosyć nawet. Ciekawe, czy będę żałował, że obciąłem ten przewód, ale wydaje mi się, że przewodu gazowego przy spawaniu powinno być chyba jak najmniej. No i tak trzeba będzie go, kurczę, gdzieś chronić za każdym razem, żeby on iskra na niego nie poleciała, tak?
No bo kurczę, spawanie to jest spawanie, no jednak. A. Duszek. No i dosyć sztywno siedzi. Wydaje mi się, że... Złożyłem to dobrze.